Jeżeli mówimy o wolnościach w Europie, w ich aspektach materialnych, gospodarczych, no to przede wszystkim musimy uznać fakt, że większość gospodarki europejskiej zawiera się w tych państwach, które należą do Unii Europejskiej. Widzimy też fakt, że Unia Europejska ma ambicje imperialne. Chce być jakimś potężnym imperium, ale nie zapominajmy, że wszystkie wieczne imperia przeszły do historii. Egipt starożytny istniał długo i diabli go wzięli, starożytne Chiny istniały też dosyć długo i Rzym starożytny istniał dosyć długo. No stosunkowo krócej istniał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, też miał być wieczny i Unia Europejska też ma być wieczna, będzie istniała prawdopodobnie jeszcze krócej. I wszystkie te imperia upadają właśnie z powodów gospodarczych. A to dlatego, że władza wyradza się wbrew swoim naturalnym powinnościom i zawłaszcza owoce pracy ludzi poddanych władzy. I ci ludzie nic na to nie mogą poradzić, ponieważ państwo opiera się na monopolu siły. I dysponując monopolem siły, można z ludźmi zrobić wszystko. Jeżeli władza posuwa się do zawłaszczania owoców pracy, czyli dochodów i majątku obywateli, to nieuchronnie nastąpi kolaps gospodarczy i takie imperium zaniknie, tak jak ostatnio zaniknął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To i ten Związek Socjalistycznych Republik Europejskich zaniknie. To, co my widzimy najbardziej, ma znaczenie najmniejsze, a największe znaczenie ma to, co widzimy najmniej. Najbardziej widzimy koszty funkcjonowania tej narośli biurokratycznej. Tam są dziesiątki tysięcy ludzi w setkach gigantycznych gmachów, ogromny personel, straszne to koszty generuje. Widzimy, jakiż to jest wielki pasożyt. Bardzo łatwo to zauważyć, ale z punktu widzenia kosztów nakładanych na gospodarkę europejską jest to malutki pikuś, można to pominąć zupełnie, nie ma zupełnego znaczenia. Znacznie większe znaczenie ma to prawotwórstwo, o którym pan Zbyszek wspominał. Jeszcze w dodatku Unia szczyci się tym, że stara się poszczególne branże wspomóc, a przetłumaczywszy to z polskiego na nasze, jeżeli nadaje się choćby jednemu człowiekowi przywilej, to tym samym wszystkich pozostałych się dyskryminuje. Co oznacza, że wolny rynek jest fikcją, przestał istnieć, a bez wolnego rynku gospodarka musi się załamać. Jest reglamentowana i reglamentowana gospodarka jest nienaturalna, nieefektywna, bo nie przynosi dochodów właścicielom, tylko państwu. To oznacza, że intencją tych państw i intencją imperium, jakie jest Unia Europejska, jest zawłaszczanie owoców pracy i stanu posiadania obywateli. Więc powtarza się dokładnie to, co robił Związek Sowiecki. Wszystko jest nasze. To robią zawsze socjaliści. W dawnych czasach imperia po prostu zabierały, bo zabierały, żeby zabrać. Mieli odwagę powiedzieć to jasno. W czasie mody na socjalizm mówi się, że zabieramy jednym, bo inni mają potrzeby i musimy dać innym. To znaczy stosuje się taki głupawy chwyt logiczny i propagandowy, bardzo głupawy chwyt, jakoby potrzeby innego człowieka były dla mnie usprawiedliwieniem do rabowania pozostałych ludzi. No i wtedy rabuje się dużo, a daje się komuś tam mało i to jest ten socjalizm. Ale nie widzimy, poza tym prawotwórstwem unijnym, nie widzimy jeszcze trzeciego aspektu, mianowicie poziomu ucisku fiskalnego. Każde państwo europejskie przed powstaniem Unii miało już ucisk fiskalny na poziomie 50-60 i więcej procent. To znaczy ponad połowę tego, co rzeczywiście w kraju wytworzono, zawłaszczała władza publiczna różnych szczebli, korzystając z monopolu na przemoc. W tej chwili w Polsce zawłaszcza się ponad 80, 82, 83% jest zabierane przez państwo pod przymusem. I to są państwa pasożytnicze, pasożytujące na tkance gospodarczej, która przez to się nie może rozwijać. Ludzie nie mają pieniędzy i nie kupują. Przedsiębiorstwa są uciskane, nie mogą się rozwijać, bo nie mają z czego. I to nieuchronnie będzie kolaps.
To jest zjawisko najpoważniejsze i jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na Unię Europejską i państwa europejskie, które są właśnie takimi biurokratycznymi pasożytami, to czym jest Unia Europejska? Unia Europejska jest super pasożytem, to znaczy takim, który pasożytuje na pasożytach narodowych. A żeby nie było widać, że jednych bardziej, drugich mniej, to stara się zunifikować wszystko, żeby wszędzie było tak samo, żeby ludziom i biurokratom powiedzieć, no musi być tak, bo przecież wszędzie jest tak samo. Czyli jest to próba ustandaryzowania i zunifikowania standardów okupacyjnych, które utrzymują się mniej więcej na poziomie 80%. Czyli 80% tego, co narody europejskie wytwarzają, znajduje się w gestii władz. Takie imperium nie ma szans, żeby się utrzymać. Jeżeli mówimy o wolności, to człowiek, który wytwarza swoje dobra, powinien być jedynym ich dysponentem i żadna władza publiczna nie powinna mieć żadnych praw nawet do uzyskiwania wiedzy, ile wytworzyłem, ile jest to warte, a może straciłem i co ja z tym robię. To nie jest domena władzy. Domeną władzy jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego, co kosztuje może 5, a może 10%, a reszta jest to domena społeczna. I dobrobyt się zacznie i normalny porządek wtedy, kiedy domena społeczna wróci do nas, do społeczeństwa i wyrwiemy się spod władzy okupacyjnej i zaczniemy mieć taką władzę, która naszą wolność będzie chronić, a nie prześladować. Dziękuję bardzo.